Dzień dobry, Sabina Wolter, and Missy Coach. Wyjaśnię w tym wideo jedno z takich podejść, które będą mogły Wam pomóc rozwinąć się w relacji i szczególnie w tym jej segmencie, który jest związany z seksualnością, z intymnością, bliskością fizyczną, Waszymi ciałami, tym jak się czujecie z Waszymi ciałami, ze sobą samymi i jak bardzo Wam dużo jest tam rozkoszy. <grych> Wiecie. Mogłabym też mówić coś na zasadzie, potrzebujesz takiej praktyki albo, nie wiem, nauczenia się punktu G lub orgazmów szyjkowych albo całocielesnych. Jeśli jesteś facetem, to kontroli ejakulacji albo lub i orgazmów wielopoziomowych, energetycznych, całocielesnych itd., bo oczywiście to jest dostępne dla każdego mężczyzny, o ile jest po prostu otwarty na to, żeby, żeby próbować. Ale to wideo jest o trochę innym charakterze i tym samym chcę, żebyście zwrócili uwagę na tych parę aspektów. Bez względu na to, czy jesteście w relacji z drugim człowiekiem, czy nie. I uwaga, jeżeli masz ciało, to masz partnera seksualnego. Po prostu. I od niego się zaczyna. To, co umiesz, to, co wiesz i jak podchodzisz do swojego ciała, przełoży się później jeśli jesteś obecnie singlem czy singielką, na to, jak będziesz reagować, i co będziesz wnosić i czym się cieszyć w relacji z drugim człowiekiem, gdy dojdzie już do poziomu cielesnego. I jak zawsze zapraszam do darmowej konsultacji każdą kobietę zainteresowaną tym, żeby wejść w głęboki potencjał cielesny, korzystać z własnej kobiecości, z otworzenia się na własną seksualność i nauczenia się korzystania z niej. Aby budować swoje życie przyjemniejszym, lepszym i już naprawdę w takim, z taką wolnością, soczystością. Takim naprawdę pięknym, kobiecym, pełnym iskier, żarem. Chciałabym tego dla Was wszystkich. Jeżeli jesteś zainteresowana, to link do zablokowania rozmowy ze mną pod opisem filmu, a teraz przejdę do materiału. Bardzo ważnym elementem, każdej relacji, która naprawdę działa pięknie, która sama określa siebie jako spełnioną, pełną przygód, radości, soczystości, przyjemności i, i, i trwającej wiele lat. Są takie pary i rzeczywiście cieszą się takim wspaniałym życiem i, i tętniącym erotyzmem. To są pary, które są niezwykle kreatywne. Naprawdę. One, to, to jest ich wspólna cecha. I to nie jest tak, że oni po prostu tacy są. Oni to robią. ok? I oni tę kreatywność wyrażają w zobowiązaniach względem siebie. W zobowiązaniach. Bo to są osoby, które wiedzą, że ten dziwny paradoks pod tytułem miłość bezwarunkowa i zobowiązania to nie jest coś, co się wyklucza. Wręcz przeciwnie, to się w sobie zawiera. To jest bardzo interesująca sprzeczność, pozorna sprzeczność. Nam się wydaje, że miłość jest bezwarunkowa, gdy po prostu trwa, po prostu jest, po prostu się ją czuje, po prostu się dzieje. Ale nieprawda, to wcale tak nie jest. Gdybyśmy oparli tę definicję tylko na uczuciu, tylko na tym, że ona po prostu trwa, to pomijamy pewną bardzo ważną rzecz, która również składa się na miłość, mianowicie wybory i działania, które potwierdzają to właśnie uczucie, to właśnie trwanie. Bo miłość wyraża się w działaniu, miłość jest czasownikiem. To nasze wybory, to nasze działania, nasze decyzje wpływają na to, czy, wy, czy, czy czujemy, że wynikają one z miłości, czy z czegoś innego. I tak bezwarunkowość miłości, by the way, to jest w ogóle bardzo dziwny rodzaj czasów i epoki, w jakiej żyjemy, jeżeli musimy rozróżniać miłość na bezwarunkową i warunkową. Miłość de facto powinna być po prostu miłością, ale, no ale okej. Okay. Braku lepszego określenia, będę trzymać się. Miłość bezwarunkowa zakłada, że są zobowiązania. I te pary, które wiedzą rzeczywiście i rozumieją tę tą, tą zależność, tę tą spójność, ten wewnętrzny mariaż między miłością i zobowiązaniami, oni potrafią wytworzyć sobie takie rytuały, takie zachowania, takie rzeczy, które pomagają im utrzymać wysoką temperaturę i niezwykłą jakość ich erotyzmu przez całość trwania ich życia. Przez wszystkie zmiany, jakie przechodzą, rodzą się dzieci, któryś z naszych rodziców umiera, ty tracisz pracę, twoje, zdrowie się załamuje. Oni, nawet jeśli przechodzą i wpadają w te doły, to wychodzą z nich. I ogólna tendencja tych relacji jest taka, że jasne dobijają do jakichś niesamowitych doznań, ale potem dzieje się coś takiego, co, co je obniża, na przykład rodzi się dziecko. Potem te doznania ponownie się podnoszą, bo ci ludzie są znowu w swojej prawdzie i Doceniają swoje wewnętrzne rytuały, które pielęgnują, ale potem znowu coś się dzieje, może ktoś traci pracę, ale ogólna tendencja jest wzrostowa. I ten erotyzm się po prostu rozwija co jest bardzo ciekawe. Te pary, które mają wiele lat i które dbają o to to są pary, które z wiekiem są coraz bardziej zadowolone z własnego erotyzmu. I to nie jest prawda, że na początku jest fajnie, a potem już może być tylko nudno. To jest następstwo niebycia w prawdzie, bycia nieautentycznym. Właśnie to. Bo w momencie, kiedy pojawia się kryzys, gdy temperatura trochę spada, gdy zaczynamy się trochę nudzić, to jest moment, kiedy trzeba to powiedzieć. To jest moment, żeby zweryfikować, czy my chcemy być dalej ze sobą, czy nie chcemy. W rogach wideo, tego tu się pojawiają co chwilę karty, które mogą odwołać was do. Już konkretnych filmów, gdzie radzę, jak rzeczywiście dbać o taką temperaturę w związku, jak się komunikować, na co zwracać uwagę, co może pożegnać, a co przywitać. Natomiast w tym wideo skupcie się, proszę, też na tym, że musicie mieć swoje rytuały, tylko wasze, coś takiego, co tylko wy będziecie mieli. Tylko wy. Mój mąż i ja mamy swoje rytuały i ja też się dzielę tym w moich wideo i jeżeli któreś z nich będą i Wam służyły, częstujcie się i po prostu bierzcie z tego i po prostu róbcie, co tam chcecie z tym. Ale wytwórzcie też własne. Potrzebujecie własnych, takie, które będą tylko Wasze. Może będziecie wspólnie chodzić na siłownię? Może zobowiążecie się do erotycznej randki codziennie przez pół godziny? Może zobowiążecie się na jedną taką konkretną, ale Taką, która trwa 3-4 godziny i raz w tygodniu, i będziecie po prostu robić wszystko, żeby przez te wszystkie dni tygodnia cieszyć się na to, że ta właśnie nadejdzie. Może zapiszecie się na terapię, jeżeli czujecie, że to jest coś, co Was trochę przerasta. Może będziecie jeździć na warsztaty tantryczne albo bliskościowe, w których będziecie mogli trenować własną bliskość, nauczyć się jej na nowo. Cokolwiek to jest, potrzebujecie swoich rytuałów. Potrzebujecie ich po prostu. I chciałabym, żeby to wideo było takim rodzajem wytycznej. Czegoś takiego, co może Was odrobinę nakierować, jeżeli szukaliście słownictwa albo takiego kompasu, gdzie dojść, żeby dochodzić częściej. Jeśli to wideo daje Wam coś takiego, to super. Jeśli nie, przynajmniej próbowałam. Ale dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie, co wy czujecie. Jakie są Wasze sposoby na to, żeby w relacji było przyjemnie, żeby utrzymać taką temperaturę? Jakie są Wasze sposoby? Ja tymczasem życzę Wam przyjemności, soczystości, dobroci i do usłyszenia, do zobaczenia.